Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam czytelników Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego. Spędzają Państwo wakacje albo planują wakacje i zapewne planują Państwo także lektury. Poszukują Państwo ciekawych, inspirujących źródeł, tekstów. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam i polecam zapoznanie się z najnowszym numerem Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego, którym mamy wyjątkową, ekskluzywną rozmowę z byłym sekretarzem generalnym Sojuszu, Japem Dohopszeferem, przeprowadzonym przez Roberta Pszczela, o rosyjskiej agresji na Ukrainę i w jaki sposób zmieniła ona sytuację bezpieczeństwa w Europie z punktu widzenia doświadczeń byłego sekretarza generalnego, jak powinny być budowane relacje transatlantyckie w tym kontekście, jak należy je wzmacniać. Bardzo serdecznie polecam tą rozmowę przeprowadzoną przez Roberta Pszczela, byłego współpracownika Japa Dohopszefera, gdy był sekretarzem generalnym, znakomity rozmówca, znakomity autor wywiadu, znający, obaj panowie znają Sojusz Północnoatlantycki znakomicie od podszewki, zarówno aspekt polityczny, jak i urzędniczy. Bardzo ciekawa rozmowa. Kolejne ważne teksty, kolejny ważny temat tego numeru to strategiczna klęska Rosji. Co to w zasadzie oznacza? Jak ją zadać? Kiedy Rosja uzna się za pokonaną? Znakomici eksperci, zarówno polscy, jak i zagraniczni, z Francji, ze Stanów Zjednoczonych, przedstawiają swoje odpowiedzi na ten właśnie temat. To jedno z najbardziej, a najczęściej dyskutowanych zagadnień politycznych obecnie w Europie. Mamy właśnie do czynienia ze szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie, który będzie także na kanwie tego szczytu, ta dyskusja będzie prowadzona. Oprócz tego mamy także dyskusję o pewien aspekt debaty o sposobach zadania Rosji strategicznej klęski. To jest debata o tym, jak wojna rosyjsko-ukraińska powinna się zakończyć. Pojawiło się wiele ciekawych, czasami kontrowersyjnych tekstów w światowej debacie na ten temat, między innymi dotyczących tego, na jakich warunkach Ukraina mogłaby być przyjęta do NATO albo otrzymać jakieś dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa. Część autorów sugeruje, że mogłoby się to odbyć w zamian za rezygnację z części terytorium okupowanego przez siły rosyjskie. Toczy się ważna debata na ten temat. Wiele jest głosów. Komentujemy tą sprawę również na łamach Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego. Podobnie jak ważnymi tekstami są tekst Michała Patryka Sadowskiego na temat przyszłości ustroju rosyjskiego. Niewątpliwie Rosja demokratyczna, Rosja antyimperialna byłaby lepszym partnerem do współpracy w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa w Europie niż Rosja autorytarna. Czy jest na nią szansa? To pytanie pozostanie z nami pewnie długo, ale warto poświęcić chwilę dla lektury Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego. Znowu znakomita okładka. Myślę, że dostarczy Państwu wiele ciekawych i inspirujących uwag, myśli na czas wakacyjny w sam raz. Dziękuję bardzo.